Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się już drugi raz w grze Guardian Quest. No i cóż, słowem wstępu chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, co tam się coś ostatnio stało, ale Guardian Quest bije rekordy wszelkie, jakie istnieją, dlatego też chcąc nie chcąc zdecydowałem się go nagrać ponownie. I już teraz, pomijając nawet pokazanie paru innych tytułów, to przyjdzie sobie w swoim czasie, ale póki co tak. Ostatnio rozpoczęliśmy nagrodę, znaczy jaką nagrodę, rozgrywkę, przygodę. Zwerbowaliśmy naszą kleryczkę Caitryn, czy Katerin. Wylosowaliśmy jako naszego bohatera startowego czarnoksiężnika Udo. I cóż, dzisiaj chyba nie ma co więcej marudzić. Idziemy zająć się misją główną, czyli odbić magazyn. I tak, jeśli nic się nie zmieniło od kiedy ostatnio pamiętam, to ten fragment po prostu. Oj, to będzie trochę ciężko, powiem wam szczerze, ale co, zobaczymy. Po drodze do magazynu mijasz trzech rannych żołnierzy. Zalecają ci ostrożność w mierzeniu się z bandytami. Drzwi frontowe są zabarykotowane, a nawet jeśli wejdziesz, będą czekali z kuszami w dłoniach, mówi jeden z nich. Idziesz dalej drogą, docierasz do magazynu garnizonu. Bandyta dostrzega cię z okna strzelniczego na drugim piętrze. Zjeżdża, jeśli ci życie miłe. Przyjdź i chowaj się do środka. Drzwi frontowe nawet nie drgną, gdy je popychasz. Być może je otworzysz, jeśli użyjesz większej siły. Ale właśnie sobie przypominasz ostrzeżenia żołnierza, chyba przypominasz sobie. Powinno być, ale tak. Otwórz drzwi siłą. No, tutaj mamy ciekawe małe szanse. A, ale tutaj mamy troszkę innego wejścia. Dobra, to powiem szczerze, kojarzę, że to było trochę inaczej. To nie jest tak źle, jeśli inteligencja. W takim wypadku, no poszukaj innego wejścia. I tak, podjąć wyzwanie, te są umiejętności i szczęścia. I tak, mam tu modyfikator rzutu. Dosłownie jak D&D. Wynik, który daje sukces, 11. I ostatnia rzecz, możemy wybrać po prostu teraz, czy chcemy jakąś kartę naszą jakby zniszczyć na jakiś czas w zamian za bonus. Powiem szczerze, to jest warte uwagi, ale nie. Póki mamy jeszcze jeden los, no jeśli się nie uda, można przerzucić i rzucamy, zobaczymy, co z tego będzie. No proszę, dostała 220 expów i sukces. Więc o tyle. I dobra. Dzięki bystrym zmysłom dostrzegasz zarysowania na odległej ścianie, prawdopodobnie od podbitych butów. Przyglądasz się i widzisz kilka wyłomów, za które można złapać rękoma i podciągnąć po ścianie. W ten sposób można się wdrapać na dach magazynu. Oficer Erin cię podsadza. Wejdź na dach. Teraz pozbój się dwojga pilnujących drzwi, albo pozbądź się Herszta z tyłu. Na dachu udaje cię znaleźć własną drabinę prowadzącą do magazynu. Strzegasz na dole troje bandytów. Dwoje ma kusze, wycelowane w drzwi frontowe. Trzeci, większy bandyta, pewnie ich Herszt, myszkuje w skrzyniach z zapasami. Ocenia, że element zaskoczenia pozwoli tobie i oficerowi pozbyć się tych dwojga, albo Herszta. Za kogo się zabierzecie? Ale szczerze, za Herszta. To akurat wydaje się bardziej sensowne, więc tak. I tak. Oficer ostrożnie podchodzi po belkach i czeka na sygnał. Ląduje na potężnym mężczyźnie. Następnie ląduje na potężnym mężczyźnie, który zadzi przez to uwagę. Zeskakujesz chwilę później i roztrzaskujesz głowę na pobliskiej skrzyni, przez co traci on przytomność. Dwoje zaskoczonych bandytów obraca się i chaotycznie strzela do was z kurz. To jest refleksu, okej. I w ogóle fajnie to wygląda dosyć. Przypadasz do ziemi, by uniknąć trafienia. Modyfikator 0, potrzeba 7. Możemy raz rzucić normalnie, potem ewentualnie coś się zrobi i zobaczymy. No, kości są po mojej stronie. GG po prostu. No. Podpadasz do dwójka pozostałych bandytów. Zaczyna się bitwa. Przecież powinno być dobiegasz, są coś, ale nie podpadasz, ale dobra. I okej. Okay. Samy i teraz proszę, on jest dużo szybszy. Potem my na końcu. Oni, i okej. Okay. Tego co widzę, nadal mam ten cały tajemniczy punkt. Nie ukrywam, trochę nie kojarzyłem tego. I tak, tutaj 6 obrażeń na nią, tutaj 6 na niego. O, 8. 3 losowym celem. Dobra, zacznijmy od tego. Mhm.
Nie. Tamten już zginie. Tam z siebie. Ale nie, dobijemy go od razu w ten sposób, dziękuję bardzo. Nawet nie trzeba nic więcej robić. No i tutaj po prostu niech ona sobie skorzysta. Dostanie tym samym też bonus za dobicie. I co ciekawe, szybko poszło. Nie ukrywam. Nie podoba mi się trochę to, bo kojarzyłem, że gra była trochę cięższa. Nie wiem, czy to kwestia zmian, czy co, ale dobra. Bierzemy tą całą tą reputację, co to tam było, coś jeszcze i dobra. Zwyciężyliśmy, wracajmy do garnizonu. Ale zanim to jeszcze trzeba ulepszyć naszą tutaj towarzyszkę. I zwiększenie rangi umiejętności, tutaj ponownie talent, umiejętność, punkty życia. Szczerze powiedziawszy... No też chciałbym zobaczyć, czym są talenty, klasy, więc też statystyki. I tutaj powiem szczerze, jest to ciężka decyzja, bo zarówno inteligencja, jak i siła wydaje mi się być, no, dobrym wyborem dla niej. Wiecie co? Może to będzie błąd, ale zdecyduję się pójść chyba bardziej w inteligencję. Wiem, że teraz to nic nie daje, ale już na następnym... Jak to się nazywa? No, na następnym poziomie, jeśli byśmy znowu rozwinęli to, w sumie może się uda. Bo chyba wybranie umiejętności też powodowało, przynajmniej kiedyś, jak to się nazywało właśnie... No... rozwinięcie umiejętności, no to po prostu wiecie, dostanie już bonus i tyle. A póki co, wchodzimy do miasta, do garnizonu i zobaczymy, co z tego wyniknie. I przy okazji, oby się ty nie sprzedało. No i nie ma różdżki. Chociaż z tego, co widzę, nadal mogę to wziąć i jest mocne. Trochę inne, ale tak. Gniazda piorunkowe ma niestety zielone. Nie najlepsze dla nas, ale... 10 obrażeń elektrycznych są w jednostce i wyłożył 12 punktów szoku. Efekt przeskakuje jako atak łańcuchowy jeden raz. Okej. Okay. Tutaj mamy jakieś ataki wręcz zręczność. Wszelki zamach, 4 obrażenia. Wiecie co, no, nie jest to może najlepsze, ale... Nie jest drogie, więc chyba mogę wziąć wyjątkowo. I tak, w takim wypadku nasz towarzysz dostaje tutaj kija. Wręcz na czym nie będziemy czegoś w drugiej łapie nosić. Ale nie przejmujmy się tym. I teraz tak, da się to wyłączyć jakoś? Bo w sumie nie jestem pewien. O. Mhm. Dobra, czyli jeśli coś jest na broni, to musimy z tego korzystać. Okej. Okej, no nie jest najlepsza zdolność, ale wiecie, zawsze będziemy mieli coś, co może trochę wspomóc. Więc tak. Nie przejmujmy się tym aż tak. I u siostry pewnie też niczego takiego szczególnego nie będzie. No nie ma, więc pogadajmy z kapitanem. Jej, kolejne uznanie. I tak, świetna robota. Oficerze Erin, wróć tam z kilkoma żołnierzami, by zabezpieczyć teren. Tak jest, kapitanie. Tymczasem, gdy rozmawiamy na wielu frontach wokół garnizonu, toczą się bitwy. Kilku poszukiwaczy przygód, takich jak ty, oddelegowano w kluczowe punkty, by utrzymać te pozycje. I tak, nie starcza mi zasobów. Wyrusz na te pozycje, by wesprzeć wysiłki obronne. Zadbaj, by żaden niełarów się nie przydostał. No, i kolejne zdania. Tym razem możemy pójść... Wspomóc Jera. I tutaj widzę. Będzie dużo wrogów. Jakiś. Nie wiem, co to jest, ale dużo właśnie wrogów. I tak, albo możemy pobiec tutaj szybko. Też dużo wrogów. I możemy tutaj wesprzeć tego, jakby tam. Brakuje mi słów. No. Nie, nieważne, no, ogólnie łucznika. Co ciekawe, jest to misja na czwarty poziom. My mamy... Chyba już rozumiem, na czym będzie polegać teraz trudność. Kiedyś się miało dużo wyższe poziomy. I na tym etapie tak, już miało się wszystko tak jak trzeba. Tutaj teraz obóz. Nie wiem po co obóz, ale dobra. Więc idziemy po prostu pomóc jednemu z tych dwóch. I chciałbym zacząć od łucznika, bo szczerze mówiąc, za pomoc tutaj... A, Bertram się nazywał. Dobra, posiłki, nareszcie.
Przynajmniej jest duża banda nieumarłych. Musimy ich pokonać. Do dzieła. Właśnie za wygranie tutaj odblokujemy go jako członka drużyny, więc no. Będziemy mieli już ludzi od wszystkich trzech statów, więc super. Przy czym oczywiście on będzie taki trochę hybryda pomiędzy jednym i drugim, ona będzie bardziej na inta. Z dodatkiem siłki, bo to też jest czasami może istotne. A póki co tak, dwa punkty czerpania i obrażenia, czy można coś tutaj dobić szybko? No, co w ogóle zrobi? Okej, czy w tej rundzie jakoś celi w sobie pola to nic nie zrobi. Tutaj natomiast zaatakuje ją. I 6 obrażeń, czyli bym musiał zrobić to. Mogę albo jego już pozbyć, albo jego. No to w sumie to nie było potrzebne, gdybym to wcześniej zauważył. Dobra, no to prawie się pozbyliśmy, super. 15 bym ma większe obrażenia stąd, a tutaj też 8? O. Wcześniej wydawało mi się, że to było jakieś takie mocne. Ale dobra, zapomniałem, mam teraz kija. No tak, kostur. I pokonajmy gościa. Nie ma co się przejmować niczym więcej. Chyba, że przejdziemy ewentualnie tutaj, żeby być na środku. Dobra. Teraz tak, Bertron. Który też dobija. Trochę szkoda, że nie wiecie, że nie nasza Katrin, ale... Najważniejsze, że w ogóle się udało. I teraz... Tu mamy. To jest chyba jakiś bossu. I tak. Gdy przyjmujesz uderzenie, przeniesiesz się na losowe niezajęte pole, czyli będzie przeskakiwał. I 6 więcej od ataków dystansowych. Nie, dobra. Natomiast tutaj są zwykłe kitki zombiaki. 18 temu, 18 temu. Dobra, ubijmy od razu jego. Nie lepiej. Okej. Teraz tutaj, czy tutaj? On będzie atakował w nią, więc... Póki co chyba najlepiej byłoby jego uderzyć. Teraz atakuję nadal w nią. Okej, nie rozumiem tego. Ale okej. A teraz no w nią. Widzicie, to po prostu... Nieważne co zrobimy, co on będzie atakował w nią. A, i ten też w nią nagle, no. To jest dziwne już. A teraz? Chyba w nikogo nie zaatakuje. Dobra. W takim wypadku... Można zakończyć rundę. Bo nie ma co się tym przejmować. I co to jest w ogóle ochrona? Wszystkie obrażenia przyjęte przez ten jednostkę są bezpośrednio... Jak stoimy za tym, to nie można nas tak jakby zaatakować. No dobra. Oj, proszę, to też jest zaklęcie. Dobra. W takim wypadku pora dobić tutaj paru wrogów, chociaż nie, to najlepiej. No, zapewne Bertram znów dobije, nie? Ale tak. Jak widzicie, potęga. Przyjemnie się tak gra i obserwuje właśnie grę, w której to my jesteśmy tak naprawdę tymi przekoksami, tak czuć to. Chociaż oczywiście, z czasem pewnie się to wszystko zmieni, więc nie ma tak lekko, nie ma tak fajnie. Tak, ona teraz musi tutaj, ale to aż, to aż dwa punkty by kosztowało, nie. Przesunięcie jeden. A niech idzie tu, tamtym kosztem i teraz tutaj tak. Może zostać na froncie, nie przejmujmy się tym. Bo jak widać, tak. Tylko ten co najwyżej by ją zatkował, ale on zginie, z nim będzie czas, więc tak. I święte uderzenie, które dobije jego od razu, więc tak, smite, że tak to nazwę i no. Jeden punkt obrażeń. Losowa karta tymczasowe milczenia. Od razu to zrobimy, bo czemu nie. I w sumie to tyle. Nawet nie ma co się więcej tym przejmować. Ciekawe. Poradziłem sobie z tym wszystkim szybciej niż... Szybciej niż gra przewidziała. No dobra. Tutaj znowu jakiś jeszcze lepszy.
gość, co to w ogóle ma być? No dzięki, przesunęło mi tam. Halo, chcę zobaczyć, co jest za informacja. 5 punktów życia na początku rundy, okej. Atakuję jego, a to nie jest istotne i ją, dobra. Czyli tutaj trzeba się pozbyć szybko tamtego gościa. Okej, już po sprawie. I teraz tak, super. I nie mam punktów skupienia tych całych, czymkolwiek to jest. A tu atak dystansowy i nagle zadaje takie jakieś... A, to jest zaklęcie. A dobra, to nie było to były widły. Ale okej, tak. I wykończymy go za 48, po prostu miażdżąc natychmiastowo. Oczywiście nie dostała. No cóż. Reputacja, rękawiczka, która daje jedną z zręczności. Nawet chyba wiadomo, komu to damy. I jakieś inne rzeczy. Bierzemy wszystko. Na drugim końcu garnizonu też mogą potrzebować pomocy, pośpieszmy się. I tak, mamy go. Wylosował mu się komendant artylerii. Wiecie co? Nie powinienem chyba zmieniać tych wszystkich rzeczy postaciom tak, żeby było jak było. Tam tak samo tamta nie powinna być kleryczką, więc powiedzmy, że zaakceptuję to, co mu się wylosowało. Tym samym rozwijmy naszego gościa, potem tamtego i zobaczymy, co z tego będzie. Tak, tutaj nie możemy. A, już teraz możemy odblokować ten cały talent klasowy. Albo umiejętność, nie. Ja chcę zobaczyć talent klasy. O! Czyli tu mamy talent klasy, tylko co to jest? Oportunista, na początku twój tur masz w rzędzie sobie jakoś, jeśli w tym sensie jest sojusznik, czy masz krytyki, równe znaczności, wynosi 10. O. Ranga przedmiotów wzrasta 1, ma zastosowanie tylko dla łuków, kurz i kołczanów. Okej, czyli tu są jakieś opcje. Ciekawe. Mistrzostwo walki pancerz. Ranga przedmiotów wzrasta 1, ma zastosowanie tylko dla lekkiego. Pancerz wymagających inteligencji. Patrzcie, to są jakieś ciekawe umiejętności, które wymagają statystyk. Dobra, co tu mamy? Wezwanie do bitwy. Plus 1 do max ulunków furii w pierwszej turze, dobierasz o jedną kartę więcej. Nieubłaganie, jeśli masz poniżej 30 punktów, otrzymasz na początku tury osłonę równą sile, czyli 2. Tu mamy mistrzostwo jednoręczne na broń do ataku wręcz. Mistrzostwo różdżka. Szkoda, że nie mam różdżki. Wówne dostrojenie. Ranga kart 5 zostało 1, ma zastosowanie tylko dla monetów pierścień pasów. Ładunki czerpania, wow. Wiecie co, to jest tak rozbudowane, że ciężko mi wybrać, co by to było tak najlepsze. Ale tutaj patrz, 4 do zręczności, 4 do inteligencji, 4 do siły. Wow. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. A tutaj, jeśli siła przewyższa inteligencję, dodaj połowę siły do modyfikatora inteligencji. Ten ruch... Wiecie co, to wezmę. W ten sposób będę mógł rozwijać jedno i w ten sposób też rozwijać drugie. Żelazna wola, więc teraz nasza inteligencja jest ciekawa na równi z siłą. Super. Chyba będzie można to zmienić w dowolnym momencie. Ciekawe, tu pisze, że możesz zwieć, że można to zmienić w mieście, ale chyba można dowolnie. Zresztą mniejsza z tym. Okej, teraz kiedy już wiemy, jak wyglądają te talenty, to... Szczerze powiedziawszy, ciężko będzie mi coś wybrać sensownego. Powiedzmy, że jemu też tutaj pójdziemy standardowo. Ale prędzej weźmiemy umiejętność i... Ciekawe... Ciekawe, jak jego siła jest wyższa od zręczności. I tak dajemy zręczność. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej i... Bohaterowie. Mam dla ciebie prezencik, jeden do zręczności, ciesz się. Dobra. Teraz może zobaczymy w ogóle, jakie ma karty. Uniknięcia oczywiście. Wieżyczka strażnicza. Czyli mogę wyzwać sobie po prostu wieżę, ulepszenie amunicji. O, czyli mam głównie ulepszanie tego, ale... Nie, dobra, mam też parę rzeczy. Nie, dobra, nie jest aż tak źle. Chociaż tutaj mamy siłę, co? No dobra. Nie jest może aż tak idealnie, ale mniejsza. Mam przy okazji u niego zwiad pozycji przeciwnika. Zakres wykrywania u wszystkich
potworów 15%. Premiowy punkt obserwacyjny. A, nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Mniejsza z tym. Idziemy na mapę. I dopiero. Walczyć po prostu. A, tylko. O, ma drugą pozycję. O, szkoda. Powinien być na trzeciej, ale dobra. Tutaj, nie umarli, zaraz się przebiją. Do broni! Oczywiście, oczywiście. Mój drogi pierze. I proszę, tutaj pole bitwy jest większe. Jest nadal 3, ale jest 4, więc okej. Okay. I to jest tak. On strzeli akurat w niego, no co za zbieg okoliczności. Tutaj zatkłem ją, a tu w barykadę, to tym się nie przejmujmy. Czyli jego trzeba się pozbyć najpierw. No dobra. No dobra, jeśli mówicie, że trzeba się pozbyć jego, to... W sumie przydałoby się chyba trochę ściszyć dźwięki, jak to teraz słyszę. Tą głośność, ale tak. Czy byłaby możliwość pozbycia się go jednym atakiem? Ja, ale to za 2 punkty. I tak wyjdą 2 punkty, więc powiedzmy, że zrobię tak. I jako, że mogę jeszcze to, to tutaj go przesunę. Wiem, że to mogło zmienić jego cel, ale na szczęście tego nie zrobiło. I okej. Tu mamy płonący chwyt. Okej. Super. Super, po prostu nie mamy żadnej karty podwiązanej z obrażeniami. Niestety i tak jego trafi. Czyli znaczy to, że trafi tą osłonę w sumie. Wejdziemy tak. I dobrze. Tutaj nie mamy jak trafić. Tu na szczęście możemy. Więc... czy to w ogóle jest konieczne? Nie. Po prostu bąkniemy zwykłym takim. I kończymy rundę. Ale muszę przyznać tak, gierę zapamiętam całkowicie inaczej. I żeby nie było, to nie jest żadne złe określenie czy coś. Tylko wiecie, to jest na plus. Przez ten czas, kiedy ona była w Early Accessie, naprawdę się rozwinęła. No dzięki. Teraz coś będziemy pewnie bił. Okej, tutaj mamy w nią, niedobrze, tutaj mamy we mnie. W nią i w nią. Dobra. Czy nie mogę tą całą trójkę atakować? No skoro oferujecie. Dlatego wam tutaj tam poleciało coś i... wiecie co, nie, nie ogarnię, co się w ogóle stanęło. To dziwne co było. Teraz tak. Ten atakuje mnie, więc jego trzeba się szybko pozbyć. Ja nawet już się udało, co? Dobra, powiem wam szczerze, nie ogarniam. Nie ogarniam, co tam się stanęło, ale powiedzmy, że tak. I jeśli muszę coś jeszcze, widzę, że nie otrzymuję mniej obrażeń od fizycznych. Ten idzie na mnie, ten idzie na nią i ten na nią, dobra. Obrona. Tutaj mamy, chyba dwa klodu. Oj, no dziękuję, nareszcie coś sensownego. Mamy wieżyczkę przy okazji, która... Będziesz strzelać, dobra. Powiem szczerze, że dla mnie też taka trochę nowość w sumie. Tylko, że w sumie nie są szybsi od Kataryny, ale tak, powiem wam szczerze, naprawdę, to jest dla mnie nowość, jeśli chodzi o tą wieżyczkę, bo nigdy się tym nie bawiłem. Zawsze grałem pod łucznika, kusznika. Rozumiecie, milion super potężnych strzałów i tyle. Ale dobra, nie ma co się przejmować aż tak mocno. Jako, że mamy teraz, jak już w sumie wspominam ciągle, mamy dostęp do leczenia tak po prostu i teraz to leczenie nie jest jeszcze aż takie bardzo istotne. Dobra, nakładaj to. I... smajtnij tutaj, weź no. Ciesz się po prostu. Najpierw co? Niech będzie w takim wypadku, potem to. I zaraz będzie dobrze. Z tego co widzę, strażnicy też pomagają. I strzał w oblężeniu. Pił po prostu i tyle. Fajnie, dobrze. Tym razem mamy delikatny, powiedzmy, właśnie, jakby to najpierw określić, opóźnienie. Ale dobra. Rzucaj swoją piękną zdolność, która, miejmy nadzieję, wyeliminuje ich wielu. Tak, ten niegroźny, tutaj... taki bym musiał zmarnować na niego. Albo dwa na niego, a powiedzmy, że tym się zajmę.
O czym by nie? Prawda, w ten sposób trochę jej przykrzym życie, ale... Nie ma co się przyjmować, naprawdę. A ten znowu odłamkiem lodu. Trochę takie... Wiecie, nie, żebym narzekał, ale trochę nie w porządku. I czy ta wieża może atakować? Chyba mam zasięgnąć wszystko. Wszelki wypadek... Ta wieża mam na wszystko, dobra. I ulepszenie amunicji, a niech będzie, że ona dostanie ulepszoną. I dobra. Pokaż, gro, co tutaj się dalej będzie działo. Przy okazji mogę trochę przyspieszyć chyba animację. Ostatnio je zwolniłem, a teraz powiedzmy, że trochę przyspieszę. Wiecie, w ten sposób łatwiej będzie... przyspieszyć rozgrywkę. Żeby nie było aż takich problemów. Z tym, że no, jedna walka za długo trwa. Bo sobie to jest druga walka na dzisiaj, już mamy połowę odcinka. Powinien być na maksimum, ale... Póki co wolę aż tak, wiecie, nie przesadzać. Tak, czterech wrogów. Jednym ciosem wykończymy, dobra. Tutaj, okej, okay. Tam nie sięgnę nawet. Ten jest groźniejszy, więc zrobimy tak. I co tutaj teraz mamy? Nie, nawet nie ma co czekać. Po prostu wykończmy go moimi widłami i tyle. Szkoda tylko, że ona nadal jest ranna. Dobra. Okej. Mogę dobić jednego albo drugiego. Czy on przeżyje? W sumie wątpię, sądząc po tym. Chociaż tamten też nie przeżyje. Dobra, jeśli tamten też nie przeżyje, bo tak to wskazuje, to tak. Tak. I... W sumie to tyle. Albo strażniki, albo wieżyczki to wykończą. Więc, jej, kolejne zwycięstwo. Trzeci poziom dla niej, dla niego już pewnie też. Kolejne uznanie, jakieś inne rzeczy, dobra. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Wracajmy złożyć raport kapitanowi Rodrickowi. I on trafił się jako mag wywołania. Dobrze. Inaczej mówiąc... To ciekawy mag pod zręczność, który tak ma większą inteligencję niż zręczność, ale wszystkie ataki są pod zręczność. No, dobra. No więc idziemy. I tak, kiedy już tu jesteśmy? Pierwsza sprawa. Rozwinięcie. Jej, mówię, na razie talentów nie będę brał, bo nie mam jeszcze takich pomysłów. Weźmiemy... właśnie, jak to się nazywało... Talis, który chcę dobierać, czy coś, i świętobliwość. Tutaj widzę, że jest dużo właśnie takich pod inteligencję rzeczy. Więc... Powiedzmy, że weźmiemy stali tej. I... Zrobiący, coś takiego też było. A czy możliwe czerpania równą liczbie sojuszników w twoim rzędzie z tobą? Włącznie. Nakłada dwa korzenie na sojuszników w rzędzie i na siebie, czyli nie będzie można się poruszać, bo to akurat, no, bardzo fajnie jest właśnie opisane. I nakłada 17 obrażeń, nakłada 22 wrażliwości, no, bierzemy. Potężne. I czy to zwiększa te statystyki, czy coś też zmienili? O, chyba nie zwiększa. Dobra. Warto wiedzieć, że teraz umiejętność to umiejętność. I tyle. Wchodzimy do kowala. Co po prostu czekać. Okej. Wyzwania na inteligencję, co jakiś mieczyk. Bardzo drogi. Kolejny jakiś mieczyk bardzo drogi. I z tego co widzę, nie ma tu niczego wielkiego aż tak przydatnego, więc dobra. Do siostry. Uzdrowienia. No jest ranna, więc opłacimy uzdrowienie, żeby nie było. I do kapitana. Z twoimi umiejętnościami i odrobiną szczęścia są szanse, że pokonamy to zagrożenie. Musimy zacząć wyruszać na zewnątrz, by lepiej się przygotować na długie oblężenie. Twoja drużyna dopiero się formowała, ale jesteście szybcy i zwracacie na siebie mniej uwagi. Lokalni rzemieślnicy mają już u nas otwarte sklepy. Ich usługi się przydadzą, by żołnierze mieli jakkolwiek szansę w walce. Wysłuchaj ich i pomóż im, jeśli potrzeba. A może rzeczywiście uda nam się to wszystko przeżyć. I otworzyło się dużo miejsc. Więc dobra. Hej tam, no, mam dobrą prośbę, jeśli masz chwilę czasu. Chwilę czasu to w sumie chyba błędne sformułowanie, ale nie mi ocenić. Ciągle toczą się bitwy, więc żołnierze potrzebują napraw wyposażenia. Ale w garnizonie zaczynają kończyć się materiały. Jeśli udałoby ci się zabezpieczyć moją starą kuźnię i jej zapasy, mogłabym bardziej pomóc przy obronie.
A tymczasem wygląda na to, że przydałoby ci ulepszenie. Nie mam wiele, ale przynajmniej pomoże ci to utrzymać się przy życiu. Nie wiem, o co chodzi. I patrz, znowu się zmieniło wszystko. Takie trochę dziwne. I pójdziemy do obrażeń tylko dystansowych, od połączonych ataków, nawet nie wiem, o co chodzi. Odporność na chaos. Tak się drogie te rzeczy, czy co? Ale dobra. O, 7% więcej inteligencji, plus 1 punkt w wyzwaniach opartych na sile. Dobra, mniejsza. Teraz mamy Barnaby, który jest jubilerem. Ej, kapitan o tobie wspomniał. Bardzo przydałaby mi się twoja pomoc. Jestem rzemieślnikiem, ale nie mam swoich narzędzi. Zostałem w piwnicy, gdy uciekałem w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Możesz sobie wyobrazić. Jeśli dla mnie odzyskać, chętnie pomogę garnizonowi i tobie. Nie mogę się doczekać twojego powrotu. A i tak, co u niego można zrobić w ogóle, bo gościa nie kojarzę. Można sprzedać, odkupywać i kupić gawerowany pierścień. O, plus jeden do broni od ataków z zaklęciami. Może kupię, bo tanie. A tutaj mamy kamień niewieczący. Rzadki materiał do odczarowania przedmiotów? Wiecie co? Nie wiem, na czym to polega, ale trochę jest. Plus 3 do inicjatywy, czyli znowu tak przy okazji. Kupię pierścionka. Każdy punkt obrażeń na moich kartach może ułatwić wszystko, więc tak, a drogi nie był. Tu mamy Winę, czyli chyba Wind się to będzie czytać, albo Win, albo mniejsza. Ona jest ogólnie szarciejką, z tego co piszę. Witaj, pracuję teraz nad przywróceniem działania punktów orientacyjnych, ale potrzebuję dostępu do biblioteki i jej przepastnych zasobów wiedzy. Nie ulega wątpliwości, że jest teraz pełna nieumarłych. A poza tym to nieodpowiedni moment, żebym opuszczała garnizon. Jeśli uda ci się to osiągnąć, na pewno na tym skorzystamy. Okej, czyli mamy iść do biblioteki. I u niej co można zobaczyć? W ogóle runa odchłani. Połączone umiejętności nie zostaną dodane do twojej talii? A, chyba rozumiem. To co mam na kosturze, dajmy na to. I tutaj mamy... przykładowo możemy zrobić różdżkę, która... daje 2 punkty, ale jest mała. Połączone umiejętności kosztują przy pierwszym użyciu o 1 punkt mniej. Już połączone umiejętności udzielałem 1 punkt kamuflażu. I przy użyciu połączone 3 punkty krytyczne, wiecie co? Nawet nie wiem, co o tym powiedzieć, bo to wszystko jest takie ciekawe, ale nie będziemy się na tym teraz skupiać. I mamy jeszcze dane, karczmarkę. I tutaj powiem szczerze, ją chyba kojarzę jeszcze ze swoich czasów. Ja się wszystkich kojarzę jako taką, ale niektórzy jeszcze nie mieli w ogóle żadnego zastosowania, jeśli się nie mylę. I tak, nazywam się Dana, prowadzę karczmę. Mam zapasy miksury energetyczne, pozwalające odbywać dłuższe wyprawy. Zawsze się przydają. Jeśli chcesz przenocować, mogę ci zorganizować pokój. Siostra Felia może ci opatrzyć rany, ale nic nie zastąpi porządnego odpoczynku w nocy. I tak, u niej mamy opcję komnaty wspólnej albo porządnej komnaty. I... w sumie nic poza tym. A nie, można coś jeszcze kupić. Są tutaj zapasy i napój energetyczny. Napar, okej, dobra, dobra. W takim wypadku, jak już to wiemy, to co my tu jeszcze mamy? Zabezpiecz kuźnię, miejsce zdania oraz wydarzenie jakieś. A powiedzmy, że jeszcze póki co zobaczę, co ono oferuje, zbiornik komponentów. Albo przy wejściu w interakcję teleportujesz dużo w sobie miejsce na mapie. Niech będzie co. Tak, i teraz dobra. Wiem, że trochę chaotycznie gadam, ale idziemy do kuźni, zobaczymy, co tam będzie. I dobra. Docierasz do kuźni Jun, Chamyun, jak zwał tak zwał, jest zrujnowana, a wiele narzędzi kowalskich porzuconych jest w podłodze. Kontynuuj. Pas, bani. Plus 2 wyzwania opartych na zręczności, zwiększa o 5% PS otrzymywane za zagrywanie kart. O! Okej, i można to teraz jeszcze tylko oszukać swoją drogą. A nie, nie mogę, a szkoda. Wiecie, chciałem oszukać system, byłoby fajnie. Wydarzenie. To jest tak, przedzierasz się przez bałagan, nagle słyszysz hałas z tyłu. Wygląda na to, że masz towarzystwo. Trzech rzeźmieszków wychodzi na dziedziniec, wynosząc skrzyżne dobra. Jeden pokazuje wspólników, by się pospieszyli. Wygląda na to, że nie tylko nie umarli, zagrażają teraz miastu. Konfrontuj się z nimi albo śledź ich. Nie no, próbujemy śledzić. Mamy plus 2. Trzeba dziesiątkę. Zaryzykujemy. Mamy jeszcze jeden los, więc nie będzie aż tak źle. Mhm.
Okej, okay, uwaga, uwaga, uwaga. Jeśli się nie uda, to naprawdę mam jeden los, to spróbujemy i... No widzę, że kostki są po mojej stronie i to tak totalnie, więc udaje się, wykonaliśmy zdanie. O, to każdy musi to zrobić? Oj, kurczę. Dobra, weźmy teraz ją. I tak, tutaj będzie ciężko, powiem wam szczerze, więc... Powiedzmy, że... Zużyjemy tą kartę, żeby spróbować. Oj. Wróć ponownie. Dobrze, że mam takie opcje. Weryfikator rzutu. Czerpanie minus 2, co? Wiecie co? Nie rozumiem, o co tu chodzi. O, jakieś takie zmiany tu zaszły. Kiedyś to po prostu usuwało kartę i tyle. No i... Ponownie to samo. Aha. W sumie nie wiem nawet, czemu muszę to rzucać kilkukrotnie. Nie mam losu, ale zaryzykujmy. No i ty też się nie udało. Kiepsko. Aha. Mhm. Piesząc za nimi, przewracasz w jednej z alejek wiadro, które ze stukotem przetacza się po uliczce. Hałas zwraca uwagę szarbowników i dostrzegam cię w cieniu. Herszczka, że pozostałym by się ciebie pozbyli. Zaczyna się bitwa. No, super. Jakieś wielkie minusy mam. I nie dość, że minusy, to jeszcze się nic nie udało. No szczerze nie rozumiem, kiedyś to było bardziej przejrzyste. Uj. Ale tak, teraz co tu mamy? Zacznijmy od postawienia wieżyczki oczywiście, bo czemu nie? To jest tak, on ma odporowanie. Czyli on będzie stawał sobie osłonę i... I ciernie, tutaj mamy... Pułapkę. Jak ktoś stanie w tą pułapkę, to chyba po prostu będziemy mieli problemy, a tutaj atak, który zaatakuje kilku naraz, dobra. W takim wypadku to wydaje się dosyć poważna sprawa. Powiedzmy, że warto byłoby się pozbyć ich wszystkich od razu, ale ten nakłada ciernie, więc byśmy otrzymywali obrażenia za atakowanie go, więc... Tak. Zacznijmy od tego i magiczna fala może wykończy wszystkich. No niestety nie wszystkich, ale tak, ten martwy. Tutaj pozwolę Katrin się wykazać. A tu martwy, no... To naprawdę nie ma nic do dodania, to jest po prostu łatwe. Przynajmniej tak to sugeruje wszystko, jeśli chodzi o tę grę. To wszystko, więc tak. Bonk. O, i na niego też to przeszło. Nawet nie wiedziałem, że tak będzie. I on ma czwarty, on trzeci, on już prawie też czwarty. Super. Udało się. Poda tylko, że się nie udało tamto. I co tu mamy? Jakaś potyczka. Wielkiego, chociaż... Może warto by było i co? Oznacza liczbę kart, wyczerpanych kart w talii, wartość rzutów kośmy w wyzwaniach pomniejsza się o tę liczbę. Wyczerpane karty w talii, co? Oj. Okej, okay, czyli... Chciałem po prostu dużo takich kart negatywnych. Co jest w ogóle w tym wszystkim? Nie rozumiem do końca tego, bo nie ma nic napisane co dalej. Ale dobra. Nie przejmujmy się tym, może pójdźmy w takim wypadku na zwykłą walkę. A zaraz po tym, jak tutaj coś ogarniemy. Tak, punkt statystyk, czy umiejętność? Nie no, wydaje mi się, że umiejętność jakaś by się przydała. Tylko teraz tak, koszenie, jakie ma talia, moca? Widzę, że głównie na inteligencję. I są to dosyć ciekawe rzeczy, nie przeczę, ale... W ogóle kałuża krwi. Nie mamy kałuży krwi, więc nie wiem, co to jest. Tak, jakieś rzeczy... No, to jest fajne, ale nie mamy kołuży krwi, więc nie wiem, o co chodzi. Więc nie. Zły urok. Nakładasz 14 punktów osłony. Dwa efekty negatywne usuwasz. Cała hemofilia.
ciekawe rzeczy, ale to nie to, czego szukam. Mówiąc szczerze. Tutaj możemy dostać kolejną magiczną falę, która jest potężna. Krwawy strzał, krwawy wybuch? To jest super. Magiczne włócznie. Nie, wiecie co, tutaj chyba pójdziemy. Wow. Mocne. Tak, to będzie chyba najlepszy wybór. I co tu mamy? Szkaratny rytuał. Cel we wszystkich sojuszników siebie. Zmniejsz krwawienie o 4 i zmniejsz następującą liczbę efektów negatywnych, czyli okej, okay, usuwanie krwawienia, fajne. Odzyskujesz 6 punktów życia. Nie, najgorsze. Ale może być. I potęga z krwi. Uruchamia się pomnożenie 2 punktów krwawienia, czemu 7 punktów. Kurde, i otrzymujesz 4 punkty osłony. To jest łatwe. Bardzo łatwe, więc weźmiemy to. I to jest pasywka, tylko jak te ataki okazyjne, więc dobra. A ty, Bertramie, no... Każdy potrzebuje nowych kart i tutaj... Rzeczy związane z wieżyczkami, fajna sprawa, nie będę ukrywał, ale... Czy my tego więcej potrzebujemy, co... No, nie sądzę. Mistrz Pułapek też nie. Strzelc wyborowy. I co tu mamy? Zadajesz 5 obrażeń w ramach ataku łańcuchowego. Przeskakuje jeden raz, zadając o 2 punkty obrażeń mniej, nakłada 5 punktów wrażliwości. Okej. Okay. Zagrana zostanie karta strzału, otrzymujesz jednej ładunki, jeden ładunek zwinności. Nie ma informacji, czym jest zwinność. O, dobra, tu jest. Okej. Okay. Dobra, wezmę to jednak. Nie jest to może najlepsze. Ale wiecie, zawsze jakiś tam atak. A nam potrzeba teraz ataków. I okej. Okay. W takim wypadku swoją drogą możemy jeszcze pójść tutaj. Na szybko, na tą... Potyczkę. Nie powinna być trudna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, to wydaje się być bardzo prosta. Więc okej. Okay. 27. Dobra, dobra. Dobi. Super. Zakończona robota. I teraz tutaj 4 punkty krwawienia. Myślę, że to jest trochę takie dziwne. A, czy będę zdecydować się to odrzucić, ale dobra. Co i co? I co? Nie aktywuje się? Chyba nie rozumiem, jak to do końca działa. W takim wypadku... Okej. Okay. O, nie mogę, bo tutaj ona stoi. No dobra. No to to. O. Było coś tam napisane z jakimś furią, z czymś tam, ale od razu zeszło. Czyli co, to jest karta, która będzie się aktywowała za każdym razem, kiedy coś się stanie, czy jak? Bo... Tak! Okej, czyli tu mamy kartę, która zawsze jakby nałożymy krwawienie po raz drugi, nakłada jakieś takie moce. Dobra. I ona tutaj. Fajne. Warto było to wziąć. Okej. Tutaj. A, czyli wręcz to jest tylko przed siebie. Święte uderzenie, nawet nie ma znaczenia. Po prostu smite i tyle. Trochę złota, nic wielkiego. I co teraz? Jak tu wrócimy? O! Czyli to zelczone po prostu od razu. Nareszcie! Teraz mogę uruchomić kuźnię i naprawić broń strażników. To ogromna ulga. A już myślałem, że niedługo będziemy się bronić pięściami. Pani do mnie, jeśli potrzebujesz ulepszenia sprzętu. Musimy do tego dostarczyć dodatkowe materiały, ale na pewno coś znajdziesz na wyprawach. I co my tu mamy? Rozłóż. A, nie możemy nic rozłożyć, ale okej. Kup, sprzedaj. O, dobra, czyli chyba coś odblokowaliśmy nowego. Okej, okej. Nie do końca ogarniam, ale niech będzie, że tak. I wiecie co, w sumie... Nie wiem, czy to jest takie opłacalne, ale zapłacę tu 5, żeby ona nie miała wyczerpania i... Tak. Na tym w sumie zakończymy epizod, bo mamy już 40 parę minut. I cóż, następnym postaramy się, nie wiem, pójść porobić pozostałe rzeczy. Może nawet coś odkryjemy, zdobędziemy, a póki co pozwólcie jeszcze, że na zakończenie zobaczymy, czy jest coś lepszego tutaj dla mnie. Wiecie, w sensie jakieś ekwipunki i magiczny pocisk. Ciekawe, ale to nie jest pod niego.
I cóż, wygląda na to, że jednak mamy chyba najlepsze, co gra ma nam do zaoferowania na obecny moment dla naszej drużyny, więc tak, na to możemy zakończyć prawdopodobnie. No chyba, że znajdę tutaj coś lepszego. Chociaż nie. Z tego co widzę, nie ma tu niczego, chociaż... O, dobra, nie, dobra. Jeden punkt inteligencji. Drogie, jak mówiłem, ty pieniędzy będziemy potrzebować dużo, ale nasza towarzyszka zasłużyła sobie na to. I tutaj dwa do opartych na zręczności. Szczerze, to byłoby dla niej potrzebne, ale damy to jemu, bo w moim odczuciu rzadko kiedy będą sytuacje, w których po prostu wszyscy muszą robić rzuty. Więc tak. I w sumie nie wiem, co więcej dodać. To na pewno tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia już w następnym odcinku, który prawdopodobnie nie będzie za dwa dni, nieważne jak się to wszystko ułoży. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej!